centrum miasta wzdłuż ulicy Legnickiej i Lotniczej pojawi się nowa zieleń. Będzie to 932 drzewa. Pierwsze symboliczne drzewo lipowe zostało posadzone na terenie Placu Strzegomskiego. Rzadko kiedy w jednym miejscu udaje się znaleźć lokalizację dla tak dużej ilości nasadzeń zieleni wysokiej. Tak naprawdę w końcu będziemy mieli tą prawdziwą zieloną tętnicę Wrocławia. To jest olbrzymie takie wyzwanie, olbrzymie zadanie. Jeśli chodzi o sam projekt, powstawał dość długo, przez wiele miesięcy był konsultowany. Mamy tutaj arterie komunikacyjne, mamy sieci trakcyjne, mamy sieci podziemne, w związku z tym z tymi wszystkimi wyzwaniami należało się zmierzyć, ale robimy to, bo adaptacja przestrzeni miejskiej do zmian klimatu jest dla nas bardzo ważna. Między innymi w ramach takich działań inżynierskich zastosowane zostaną ekrany korzeniowe w tych miejscach, gdzie jest to konieczne, by izolować przyszły system korzeniowy drzew od elementów czy to infrastruktury, czy w tym przypadku samego torowiska. Najbliższe 2 tygodnie to będzie, mówiąc popularnie, kopanie dziur. Będziemy wymieniali grunt na głębokość 1 metra i na powierzchni 4 m2 po to, aby te drzewa miały bardzo dobre warunki bytowe. Wymieniając skład gatunkowy, to na ulicy Legnickiej i Lotniczej pojawią się lipy drobnolistne, lipy szerokolistne, klony, klony pospolite. W tym taka dobra, piękna, stara odmiana Schwedlerii, która jest charakterystyczną odmianą dla Wrocławia, często spotykaną. Na pewno będzie też grupa klonów jaworów, leszczyny tureckie, ambrowiec, jesiony wyniosłe. Chcemy posadzić jak najwięcej w tym roku. Myślimy, że minimum 400 do 500 drzew w tym roku się pojawi, reszta na wiosnę. Będziemy sadzić tak długo, na ile pozwolą warunki atmosferyczne na zewnątrz. Ponad 3 miliony złotych jest to wartość tej realizacji.